Słuchajcie, witam Was serdecznie tutaj na pierwszej takiej wirtualnej edycji Bowling Frogsów, tutaj na moim wykładzie. Chciałem troszeczkę nawiązać dzisiaj do tego, o czym mówił m.in. Andrzej tutaj na naszym panelu dyskusyjnym, o tym, że czasami właśnie mamy jakiś tam system zdarzeniowy, dowiedzieliśmy się coś tam o naszym biznesie i od razu ta wiedza gdzieś tam trafiła do kodu, a mamy system zdarzeniowy, gdzieś tam mamy event store'a. I ta prezentacja będzie troszeczkę o tym, co się potencjalnie może wydarzyć dalej. Chciałbym Wam tutaj pokazać kilka, bo na pewno nie da rady pokazać wszystkich tutaj w te 30 minut, kilka podejść, o których warto gdzieś tam wiedzieć, warto gdzieś mieć je z tyłu głowy, ponieważ pewnego pięknego dnia może nastąpić coś po prostu, co jest nieuchronne i co może dotknąć tego naszego misternie zbudowanego kodu. Ja się nazywam Mariusz Gil i tutaj, tak jak już Tomek wspomniał, nie jest to moje pierwsze wystąpienie na Bowling Frogsach. Czym ja się zajmuję na co dzień? Jestem software architektem, może już takim niekodującym, że tak powiem, na pierwszej linii ognia. Ja staram się pracować z zespołami, czy to podczas właśnie jakichś sesji takich analitycznych, żeby z użyciem chociażby domain-driven design czy jakichś innych technik dowiedzieć się faktycznie, które kawałki kodu należy faktycznie utworzyć. A gdzie być może nasza praca taka nie będzie super potrzebna. I tak gdzieś tam w wolnym czasie, i to jest właśnie też powód, dlatego te gąbki gdzieś tutaj pojawiły się w tle. Staram się gdzieś tam wciągać jakieś ciekawe postacie z naszej branży do dyskusji i tutaj w postaci podcastu BTS Design, który mam nadzieję, że gdzieś tam obił się o uszy, staram się propagować jakieś takie, no powiedziałbym, inne patrzenie na ten kod, który gdzieś tam możemy wytworzyć. Z mojej strony chciałem gorąco podziękować Tomkowi tutaj za zaproszenie już na entą edycję Bowling Frogs. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, przyznam szczerze, być tutaj nawet tak wirtualnie, gdzie tam hala ludowa i centrum kongresowe jest relatywnie niedaleko, no ale czasy mamy, jakie mamy. Dobra, słuchajcie, ale tak przechodząc do właściwego tematu. O czym będzie ta prezentacja? W sumie troszeczkę o tym panu, który tutaj widać na slajdzie. Jest to Nie wiem, czy poznajecie tą osobę. No, nie widać jej na co dzień w telewizji. To jest osoba, która gdzieś tam dawno temu powiedziała naprawdę parę ciekawych rzeczy. To jest Heraklit z Efezu. Myślę, że większość osób tutaj kojarzy go z pewnej maksymy, pewnej sentencji odnośnie tego, co tak naprawdę kieruje naszymi projektami, naszym życiem, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. I faktycznie, jakby kod, który my przygotujemy, kod, który pieczołowicie zaimplementujemy w oparciu o pozyskane w jakiś sposób wymagania, prawdopodobnie, nawet może nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa, pewnie graniczącą z pewnością, pewnego dnia się zmieni. Zmienią się uwarunkowania rynkowe, zmienią się wymagania biznesowe, zmieni się, nie wiem, może klient. I finalnie ten kod trzeba będzie zmodyfikować. I to, co my się w rzeczywistości staramy zrobić, bardzo często z użyciem wzorców projektowych, z użyciem wzorców analitycznych, wzorców modelowania, oprogramowania, to staramy się właśnie przygotować na to, co jest nieuchronne, a nieuchronne, krótko mówiąc, jest zmiana. I najlepiej czasami się nauczyć tego na własnej skórze. Po prostu przeżyć jedną zmianę, a drugą, trzecią, czwartą, żeby wiedzieć, w jakim kierunku zazwyczaj projekty ewoluują. Można nauczyć się zadawać odpowiednie pytania, można wypracować sobie pewien taki katalog własny miejsc, które zazwyczaj podlegają jakimś tam modyfikacjom i po prostu być przygotowanym na coś, co pewnego dnia wystąpi. Nie muszę oczywiście implementować tego upfront, ale sama świadomość, że ta zmiana kiedyś nastąpi, pozwala mi często zamodelować ten kod w jakiś taki sposób, że on jest w ten czy inny sposób rozszerzalny. A pamiętam, jak mnie tego nauczono. Jeszcze na studiach, gdzie faktycznie z perspektywy czasu powiedziałbym, że niewiele relatywnie, chociaż to może smutnie zabrzmi, rzeczy ze studiów gdzieś tam przydało mi się tak w takim zawodowym życiu. Natomiast ta osoba, którą teraz widzicie na zdjęciu, doktor Ewa Gurbiel, nauczyła mnie tej właśnie maksymy Heraklita bardzo mocno. W taki sposób, że do dzisiaj to pamiętam tą lekcję. Otóż w ramach zajęć chyba z efektywnego tworzenia oprogramowania na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor Grubie zamówiła u mnie oprogramowanie, jako jednej z osób biorących udział w zajęciach, i które miało być oddawane w kilku iteracjach podczas całego semestru. Pracowaliśmy oczywiście w grupie jakichś tam dwóch czy trzech osób. I już podczas pierwszego pokazywania wyniku pierwszej iteracji już się dowiedzieliśmy, nawet kiedy jeszcze nie wyciągnęliśmy laptopów, że już pewne wymagania się zmieniły. I już wiedzieliśmy, że tak naprawdę to, co pokażemy, już nie ma sensu, ponieważ właśnie to, co usłyszeliśmy dosłownie 30 sekund temu, dosyć mocno zmieniło landscape. I podczas kolejnej iteracji już zadaliśmy sobie pytanie, czy coś się tu w rzeczywistości może zmienić.
I faktycznie przy kolejnej iteracji, przy kolejnym oddawaniu projektu nastąpiła kolejna zmiana. I podczas finalnej iteracji, ostatniej w tym semestrze, ci co wiedzieli, że prawdopodobnie tutaj dr Gurbiel znowu zaproponuje jakąś zmianę i byli na nią przygotowani, to tą zmianę wprowadzali momentalnie. Natomiast ci, co nie wyciągnęli tej lekcji, tak naprawdę mieli zasadniczo całą sesję z głowy, bo musieli cały projekt przepisywać od zera. I to, co my w rzeczywistości staramy się zrobić, to jest właśnie przygotować się na tą zmianę i jakby bazując na naszych intuicjach, na naszych wzorcach, wyznaczyć te miejsca, gdzie to się może zmienić. Natomiast te zajęcia, i teraz to widzę bardzo mocno z perspektywy znowu czasu, że te zajęcia nie przygotowały mnie przed tak naprawdę jedną zmianą, którą wtedy było zasymulować, podejrzewam, doktor Grubie bardzo, bardzo mocno. I właśnie o tym się chciałem chwileczkę porozmawiać. I słuchajcie, i to, co my robimy, zazwyczaj, chociaż na takich sesjach eventstormingowych, które te były wspomniane podczas poprzedniego slotu, czyli naszego Q&A, to my staramy się dosyć mocno zrozumieć ten biznes, tak żeby to rozwiązanie, które będzie implementowane, ono było, nie chcę powiedzieć, że idealnie, bo to jest praktycznie niemożliwe, ale możliwie blisko tym oczekiwaniom klienta. Żeby ten strzał w tą tarczę, że tak powiem, która symbolizuje idealny projekt, był relatywnie blisko centrum. Koszt pomyłki na tym etapie jest oczywiście relatywnie niski, więc koszt wycofania się z tej decyzji błędnie podjętej, błędnie wyznaczonej granicy czy czegokolwiek innego jest relatywnie niskie. I to, co jest, powiedziałbym, bardzo istotnym efektem i takim faktycznie namacalnym z takiej sesji, że my unikamy implementacji rzeczy, które są po prostu błędne, które źle zrozumieliśmy i to naszą, jakby tę świadomość można skorygować bardzo szybko i ten kod można wytworzyć od razu naprawdę bardzo blisko ideału. Natomiast cały problem pojawia się troszeczkę później i gdybym tak naprawdę to rozwiązanie, które wypracowaliśmy na zajęciach u dr Gurbier z ETO, byśmy to wdrożyli na produkcję i dopiero wtedy by zaszła zmiana, to jej usunięcie byłoby na zupełnie innym poziomie. Problem, który występuje w bardzo wielu systemach, no tutaj zostajemy przy tych systemach zdarzeniowych, jest taki, że wszystkie zmiany są bardzo proste. Do momentu, kiedy tak naprawdę ten pierwszy event już na produkcji opuścił pamięć, został zapisany do bazy danych, został podniesiony przez jakąś projekcję, został udostępniony innym konsumentom, być może z innego systemu i od tego momentu tak naprawdę wszystko się staje bardzo mocno skomplikowane. W czasie developmentu, kiedy być może nawet jeżeli nie mamy systemu zdarzeniowego, ale mamy możliwość zmiany struktury bazy danych, wystarczy dorzucić do systemu migrację, przeładować encję i przeładować całą bazę, to tak naprawdę to nie jest problem. Można to zrobić dziesiątki tysięcy razy, za każdym razem robiąc refresha. Kiedy to wszystko trafi na produkcję, w tle pojawiają się dane. No i te dane troszeczkę mogą być dla nas kłopotem, bo je też trzeba jakoś tam gdzieś też migrować. No właśnie, i teraz pytanie, jak to przetrwać? I co się może zmienić? No właśnie, no bo czasem jest tak, że my uzyskujemy w jakiś określony sposób, czy to od eksperta domenowego, czy dostaliśmy po prostu taska do zrobienia z dziry gdzieś tam, że w tym systemie naszym powinno się pojawić, dajmy na to, zdarzenie. I to jest przykład akurat z zajęć, które mieliśmy okazję prowadzić tutaj w zeszłym tygodniu z jednym zespołem, gdzie rozpracowaliśmy między innymi tą mityczny archetyp dostępności. Pojawiło się zdarzenie pod tytułem Resource Block. No i wyobraźmy sobie, że takie zdarzenie faktycznie gdzieś pojawia się w naszym systemie. Bardzo łatwo wyciągnąć informacje odnośnie payloadu takiego zdarzenia, informacje, kiedy takie zdarzenie się pojawia, jakie ono ma skutki na cały nasz system. No i tak naprawdę wynik takiego odkrycia zaimplementować w postaci na przykład klasy reprezentującej zdarzenie jest bardzo, bardzo prosto. I taka klasa gdzieś tam zaczyna sobie żyć, trafia do jakiegoś event store'a i w którymś momencie może się okazać, że jednak zestaw informacji, który my tutaj umieściliśmy, jest niepełny. Być może popełniliśmy jakiś błąd analityczny i na przykład nie odkryliśmy informacji, że powód, dla którego dany zasób jest na przykład blokowany, po prostu też jest informacją bardzo, bardzo kluczową. I jestem w stanie sobie też wyobrazić na przykład inny rodzaj zmiany, która na tym etapie może się pojawić, to znaczy, że po prostu postanowiliśmy zmienić nazwę pola. I oczywiście tutaj można rozróżnić różnego rodzaju sytuacje. Zmiany, które tutaj mogą wystąpić, mogą być adytywne, to znaczy mogę po prostu rozszerzyć moją informację, moje zdarzenie o pewien dodatkowy zestaw informacji, albo mogą być zmianami takimi destruktywnymi, to znaczy na przykład chciałbym takie zdarzenie w ogóle wyeliminować z systemu. No i tam w zależności właśnie od tego, jaką dokładnie sytuację tutaj obserwuję w moim projekcie, to zaaplikuję odpowiednie przekształcenie,
z których gdzieś tam katalog chciałbym mieć w moim toolboxie. No i w tym wypadku tak naprawdę przekształcenie może być bardzo proste. Jestem w stanie zobaczyć jedno zdarzenie, które ma pewien zestaw informacji. Ja po dwóch latach już widzę, że ten zestaw informacji jest niepełny. Czyli tak naprawdę ten zestaw trzeba rozszerzyć. Więc mogę stosować najprostszą technikę, tak naprawdę spowodować takie, powiedziałbym, wersjonowanie typów tych zdarzeń i wprowadzić nowy typ do systemu. Tutaj oczywiście z przysłowiowym uśmieszkiem VIT-u w nazwie zdarzenia. Prawie ten sam zestaw informacji, natomiast delikatnie rozszerzony. Natomiast mój system musi być już oczywiście świadomy, że w moim systemie istnieją dwa rodzaje zdarzeń. Zasób zablokowany i zasób zablokowany w wersji V2, czyli tej rozszerzonej. I być może takie rozróżnienie, że mam faktycznie dwa zdarzenia, dwie wersje tego samego zdarzenia, nie jest dla mnie wielkim problemem, bo jestem w stanie to przeżyć, pod warunkiem oczywiście, że tych zdarzeń za chwilę nie będzie w wersji, nie wiem, 20, 30 czy 40, gdzie każda jeszcze podwersja będzie miała tam jakieś inne wersje i po prostu przestanę nad tym panować. Natomiast jestem w stanie też zacząć robić pewne takie transformacje, ponieważ przekształcenie addytywne może zostać zrealizowane zasadniczo prostym przekształceniem obiektu w obiekt, jakimś transformatorem. Mogę dokonać tak zwanego upcastingu. I w momencie, kiedy tak naprawdę cały system będzie uzależniony od wersji V2, to tak naprawdę ta wersja V1 jest tylko gdzieś tam taką wersją techniczną, która sobie gdzieś tam siedzi w event store, a gdzieś w przyszłości może zdecyduje się z tego gdzieś tam pozbyć. Nie? Czyli mógłbym pomyśleć o transformacjach, które robię gdzieś tam w moim systemie w taki sposób, że nie każda transformacja musi od razu doprowadzać do idealnego kodu. Mogę gdzieś tam pójść takim rozwiązaniem, powiedziałbym może takim nie super konferencyjnie pokazywalnym, natomiast takim pragmatycznym. Kiedyś się tego smelu pozbędę. Czyli taką pierwszą strategią, którą możemy dysponować w naszym systemie, jest proste wersjonowanie, proste typowanie tych wersji eventów z jednoczesną ich transformacją, o ile oczywiście taka transformacja jest możliwa, bo w przypadku, kiedy zestaw danych jest tak naprawdę niewystarczający do utworzenia potencjalnie nowej wersji zdarzenia, prawdopodobnie nie jest to nowa wersja zdarzenia, tylko całkowicie nowe zdarzenie, które powinno być implementowane całkowicie osobnie. Natomiast jeżeli mam takie dwie takie zmiany, trzy, to może faktycznie to V2, V3 aż tak bardzo mnie nie boli. Natomiast czasem będzie jeszcze tak, że w sumie na tych zdarzeniach, które tutaj ja zaczynam gdzieś tam generować w moim systemie, no zazwyczaj jest jakiś odbiorca tych zdarzeń i zmiana, która tak naprawdę tutaj potencjalnie by się mogła pojawić, czyli od pewnego momentu także ten powód jest powstania danej blokady, danego zasobu jest dla nas bardzo mocno interesujący, może generować konsekwencje no, znacznie dalej idące. Mogę mieć jakiegoś, nie wiem, konsumera, mogę mieć jakąś projekcję ustawioną na generowanie takiego widoku. Natomiast jestem w stanie oczywiście sobie wyobrazić sytuację, że takich projekcji, takich konsumerów jest bardzo, bardzo dużo i bardzo trudno może mi być zmienić cały system od razu. Więc co mogłem w takiej sytuacji zrobić? Może znowu mogłem skorzystać z takiej, powiedziałbym, strategii pośredniej publikacji dwóch wersji zdarzenia. To znaczy mogę opublikować w danym momencie, w którym występuje jakaś zmiana w naszym systemie, w naszym projekcie, obydwie wersje zdarzenia. Zdarzenie wersji pierwszej, zdarzenie wersji drugiej, ponieważ istnieją różni odbiorcy tego zdarzenia. I oczywiście znowu jest to strategia, która nie będzie się sprawdzała w sytuacji, kiedy tych zdarzeń będę miał bardzo, bardzo dużo i będą one posiadały bardzo, bardzo wiele wersji. Natomiast pozwoli mi to być może odroczyć moment jakby wprowadzenia jakiejś tam kolejnej refaktoryzacji, kolejnej zmiany upraszczającej cały system gdzieś tam w czasie, kiedy na przykład w zespole będziemy mieli jakieś wolne przeloty i wolne moce przerobowe. Nie? Czyli tak naprawdę nasz stream zdarzeń rzucanych i generowanych w naszym systemie może tak naprawdę zawierać różne wersje tego samego zdarzenia, zakładając oczywiście, że każdy z potencjalnych odbiorców, w tym przypadku jakiś konsumer generujący jakąś projekcję, jest w stanie rozróżnić te zdarzenia, którymi właściwie on jest zainteresowany i też umie je obsłużyć. Bo w momencie, kiedy tak naprawdę zdarzenie się pojawia, to w wersji drugiej, a konsumer pierwszy, który tutaj jest w takiej okrojonej oczywiście wersji widoczny na ekranie, nie potrafi nawet zrozumieć tego zdarzenia, no to tak naprawdę być może nie powinien na niego reagować. Ale inny konsumer w systemie, który już został na przykład zaktualizowany do jakiejś tam nowszej wersji, jest w stanie sobie z tym zdarzeniem całkowicie poprawnie poradzić i być może
właśnie tego poprzedniego zdarzenia w wersji pierwszej, to akurat ten konsumer nie powinien przetwarzać, no bo on już jest zaktualizowany. I strategią, którą tutaj to możemy obserwować, możemy to opisać jako metodę double publish, czyli w momencie, kiedy chcę opublikować zdarzenie, które potencjalnie ma dwie wersje, to po prostu opublikuję dwie wersje. Znów, nie jest to rozwiązanie idealne, ale pozwala przetrwać jakiś tam czas i pozwala wprowadzić być może zmianę, która jest oczekiwana przez biznes bardzo, bardzo szybko. No znowu, ale czasem będzie tak, że double publish i tak będzie niewystarczającym problemem. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy podczas analizy naszego projektu i nawet z użyciem wszelkich jakichś technik analitycznych i różnych innych sposobów pozyskiwania wiedzy, zamodelowaliśmy nasz system na przykład w takiej postaci, że nasz zasób z naszego kontekstu dostępności jest tworzony i jest to opisane zdarzeniem. Zdarzenie trafia do Event Store'a. Zdarzenie też istnieje zdarzenie, które opisuje na przykład kryteria, które opisują możliwości blokowania takiego zasobu, aż wreszcie zdarzenie, które opisuje sam fakt, że dany zasób faktycznie jest udostępniony do prowadzenia na nim blokad. Czyli tak naprawdę występuje jakaś sekwencja zdarzeń, która została zarejestrowana w systemie, trafiła do Event Store'a, ale my po pewnym czasie się zorientowaliśmy, że w sumie to przeglądając ten Event Store tak w przeszłość, to zauważamy, że w momencie, kiedy takie zdarzenia występują, to one zawsze występują w takim samym komplecie. Nigdy nie występują dwójkami, może pojedynczo, one zawsze występują razem. I być może to, co my kiedyś zrobiliśmy, czyli właśnie takie rozbicie bardzo szczegółowe, no, które tak naprawdę powoduje jakiś tam wzrost ilości klas, obiektów w systemie i ilości eventów przetwarzanych przez system, jest tak naprawdę zbyteczne. I chcielibyśmy tak naprawdę mieć możliwość zareprezentowania tego faktycznie, że jest taki uproszczonej, ponieważ te zdarzenia zawsze występują razem. Krótko mówiąc, interesowałaby nas wersja naszego systemu, w której zamiast trzech mamy jedno. A może zamiast trzech mamy dwa, ponieważ się zorientowaliśmy tak naprawdę, że zdarzenie, które w rzeczywistości nam się wydawało, że występuje, no nigdy w rzeczywistości nie wystąpiło. I tak naprawdę pozorna zmiana, która z poziomu IDE wygląda banalnie i sprowadza się zasadniczo do usunięcia kilku klas i wprowadzenia nowej, jest transformacją banalną, o ile nie mamy stanu. A ten stan, w tym wypadku z takiego systemie zdarzeniowym utrwalany w Event Store lub w jakiejś bazie danych, nad którą jest zaimplementowany Event Store, no powoduje, że za tymi klasami istnieją jeszcze rekordy opisujące te konkretne zdarzenia. I sam fakt modyfikacji klasy, no tutaj będzie realnie bardzo trudny do wprowadzenia, ponieważ w bazie danych istnieją pewne informacje skojarzone z tym zdarzeniem. Tutaj widać na przykład z mojego ekosystemu, w którym ja gdzieś tam mam okazję pracować, jak czasami domyślna konfiguracja narzędzia, która doprowadza do tego, że w Event Store jest zapisywana fizycznie pełna kwalifikowana nazwa namespace'owa do klasy obsługującej ich skojarzonej z danym zdarzeniem, potrafi utrudnić prostą refaktoryzację pod tytułem zmiana nazwy. Zmieniam nazwę klasy, ale w Event Store jest gdzieś utrwalona nazwa klasy, która powinna być zinstancjonowana w momencie, kiedy dany rekord zostanie podniesiony. I coś, co było bardzo proste, nagle się staje bardzo, bardzo skomplikowane. Muszę gdzieś tam zawczasu być może zapamiętać, żeby zdekaplować te dwie warstwy, żeby mieć jeszcze możliwość zmiany na jednym i drugim poziomie. Być może w bazie danych ja chcę mieć tylko finalnie reprezentację danego zdarzenia, opisaną jakąś tam metanazwą i potem tą metanazwę umieć skonwertować na fizyczny obiekt w jakimś tam mappingu. Ale wracając do tego przykładu, gdzie być może zauważyliśmy, że kilka zdarzeń zawsze występuje razem i faktycznie nie ma sensu duplikować tych wszystkich zdarzeń, gdzieś tam komplikować sobie projekcji, bo to zawsze jest to samo. Moglibyśmy o tym pomyśleć jako transformacji troszeczkę na wyższym poziomie, to znaczy popatrzmy na to, że te wszystkie zdarzenia, one razem tworzą jakiś stream. Zdarzenia ułożone chronologicznie powodują, że nasz system wygląda tak, a nie inaczej. Możemy pomyśleć, że nasz system składa się z wielu streamów. Być może mamy stream per agregat, per kontekst, per coś tam. I cały taki stream, wszystkie zdarzenia ułożone chronologicznie, ponieważ tutaj kontekst czasu i chronologicznego porządku jest bardzo, bardzo istotny, możemy wykorzystać do tego, aby taki stream stransformować. W momencie, kiedy weźmiemy wszystkie zdarzenia, przepuścimy go przez jakąś funkcję transformującą,
i zapiszemy to w postaci nowego streamu, tak jak tutaj w tym przykładzie, zdarzenia ABC zostały skonwertowane na fizyczne jedno zdarzenie, to po takiej operacji, założonej oczywiście, wiecie, prawdopodobnie z jakąś transakcją bazdanową, aby całość na końcu była spójna, jesteśmy w stanie uprościć nasz stream, skasować ten stream po lewej stronie i dysponować tylko streamem po naszej, po prawej stronie. Strategia, którą możemy nazwać jako copy replace, jednocześnie strategia bardzo trudna do wprowadzenia w systemie, który działa na produkcji, bo być może będzie się wiązała z downtime'em albo z kolei z wypracowaniem jakiejś techniki, która pozwoli nam stream po streamie, agregat po agregacie, podmienić te dane, które są w bazie danych, nawet jeżeli tego jest bardzo, bardzo dużo. I być może system pod spodem, działający równolegle do działającego cały czas non-stop systemu produkcyjnego, udostępniającego funkcje biznesowe użytkownikom, mógłby te transformacje gdzieś tam robić, zapewniając oczywiście spójność transakcyjną podmiany streamu w stream. No właśnie, no ale czasem będzie tak, że być może chcielibyśmy, no nie mamy możliwości korzystania z narzędzia, które tą transformację pomiędzy streamami, nie wiem, osobnymi tabelami, osobnymi systemami, pozwoli zrobić, tak krótko mówiąc, w miejscu, transakcyjnie, co od razu podnosi znowu poprzeczkę bardzo mocno, ale być może pozwala nam pomyśleć o tym, że być może nie muszę aż tak daleko wychodzić. Być może faktycznie, jeżeli jestem ograniczony narzędziem i to narzędzie pozwala mi tylko pracować na jednym streamie w ramach agregatu czy jakiegoś innego konceptu, to ten stream mógłbym rozpatrzeć w sposób następujący. Ciachnijmy ten stream tych naszych zdarzeń i do tego samego streamu, ale od pewnego offsetu, włóżmy nową wersję. Jak właściwie wygląda ten świat po transformacji eventów? Różnica pomiędzy tymi podejściami jest następująca. Nie następuje zmiana streamu w stream. Cały czas to jest modyfikacja jednego streamu i uda się tak naprawdę tutaj uzyskać i utrzymać w mocy cały czas założenie, że wszelkie tabele ze streamami są tylko append only. Nigdy z tego nie usuwam. W momencie, kiedy rozpatrywalibyśmy poprzednią transformację, to myślę, że tutaj warto byłoby zauważyć, że to się będzie wiązało z usunięciem pewnych danych z Event Store'a. Mogę cały stream skasować, ponieważ istnieje nowy. Tutaj, przy tym założeniu, w transformacji tak zwanej in-place copy-replace, stream zostaje cały czas tak sam. Jest tylko adytywnie dodawany. Jedyną różnicą, którą na mnie spoczywa, no być może narzędzie mi tutaj to oferuje, muszę tylko pamiętać, od jakiego offsetu w rzeczywistości ja ten stream aktualnie mam. Wszystko, co jest na lewo od tej pionowej kreski reprezentującej granicę zmiany, prawdopodobnie nie jest istotne. Będę odczytywał z tego streamu tylko informacje, które są po prawej stronie, które są już skompresowane w taki sposób, w jakim chciałem. Natomiast oczywiście zmian tutaj i problemów może wystąpić bardzo, bardzo dużo i to właściwie czym my się zajmujemy jako programiści i cały software development, to w mojej ocenie jest w rzeczywistości poszukiwanie i implementacja granic na różnych poziomach. Zazwyczaj szukamy granic subdomen biznesowy, no tak nakierunkowaniem oczywiście na domain driven, szukamy granic bounded kontekstów, szukamy granic agregatów, szukamy granic mikroserwisów, ewentualnie całych systemów. Natomiast jest to oczywiście miejsce, gdzie my możemy zrobić błąd. I czasami możemy połączyć rzeczy, które powinny być całkowicie rozdzielne, a czasami możemy rozdzielić rzeczy, które są całkowicie połączone. I do momentu ponownie, kiedy te dane nie są na produkcji, tutaj challenge jest zasadniczo bardzo, bardzo mały, w momencie, kiedy to wszystko już posiada jakiś stan, jeszcze wyrażony zdarzeniami, no to trzeba z tym walczyć. No i jakie mamy strategie postępowania? No to wyobraźmy sobie właśnie sytuację, w której zauważyliśmy, że nasz stream zdarzeń, być może generowany przez jakiś agregat, w rzeczywistości zawiera w sobie zdarzenia, które są całkowicie rozłączne. Całkowicie. Być może zauważymy, że zdarzenia, które tutaj przypadkowo połączyliśmy, pochodzą od zupełnie innych aktorów, opisują zupełnie inne zmiany, mają zupełnie inne konsekwencje, czyli mają tak zwane zupełnie, te obiekty, które tam potencjalnie można by wskazać jako posiadacze tych zdarzeń i ich miejsca generacji, mają całkowicie odmienne cykle życiowe, co też jest bardzo dobrą techniką analityczną. Patrzymy na cykle życiowe, jak obiekty się zmieniają, czy też koncepty biznesowe, jak one się zmieniają w ramach życia aplikacji i procesu biznesowego. I w ramach tego samego streamu być może byliśmy w stanie wyłuskać konkretne zdarzenia i tylko z części tego streamu stworzyć agregat lub jakiś widok, jakąś projekcję, cokolwiek, a z innej części moglibyśmy stworzyć zupełnie inny agregat, zupełnie inny byt.
Jakkolwiek wszystkie te rzeczy są umieszczone w jednym streamie, co zazwyczaj jest saportowane gdzieś przez jakieś narzędzie. I tak może, żeby troszeczkę przyciągnąć taki być może bardzo wysokopoziomowy opis do jakiegoś realnego przypadku. Wyobraźmy sobie koncept walletu, prostej portmonetki, przy której po pierwsze mogę ją utworzyć i system zobaczy zdarzenie wallet created, mogę tam włożyć jakieś środki, mogę te środki zablokować na poczet jakiejś transakcji, która dopiero zostanie potem rozliczona, mogę zmienić właścicielstwo tego walletu, no, do jakiejś osoby albo do grupy osób i znowu kolejne rzeczy będą opisywane kolejnymi zdarzeniami właśnie z tej podgrupy. I mogłem sobie zauważyć, że przypadkowo być może połączyłem w obiekcie, którego specyfikacja była mi podana przez biznes, że portmonetka służy do przechowywania pieniędzy i ma właściciela, to w rzeczywistości jestem w stanie rozbić to na przykład na dwa obiekty. Jeden reprezentujący prawowite właścicielstwo tego obiekta, czyli powiedzmy wallet ownership, i drugi, który będzie implementował sam licznik, ile tych punktów i ile tych blokad tam właściwie jest. I nawet jeżeli podejmę decyzję, aby tworzyć w systemie jeden stream zdarzeń, to w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tego samego streamu wizualizować dwa agregaty w strategii two aggregates, one stream. I być może technicznie nie jestem jeszcze gotowy, aby streamy pod spodem rozdzielać, bo będzie się to wiązało z jakimiś zmianami w bazie danych, ale na poziomie aplikacji, na poziomie repozytoriów mam taką możliwość. Zmiana relatywnie prosta do przeprowadzenia. Ale czasem jest tak, że popełniłem błąd w zupełnie drugą stronę. Wydawało mi się tak naprawdę, że... Mogłem o tym jeszcze pomyśleć w ten sposób, że jeżeli faktycznie mam możliwość wprowadzenia zmiany nie tylko na poziomie aplikacji, ale także na poziomie jeszcze infrastruktury i streamów, to ten sam stream jestem w stanie fizycznie, bez żadnej transformacji, rozbić na dwa inne. W poprzednim przykładzie, copy replace, modyfikowaliśmy streamy pewną funkcją, czyli zestaw zdarzeń z jakiegoś streamu powstawał na podstawie przekształcenia zupełnie nowy stream, a to jesteśmy w stanie tylko porozrzucać zdarzenia bez ich modyfikacji do osobnych streamów, realizując właśnie, rozcinając obiekt, który wcześniej przypadkowo się połączył, w tym wypadku na dwa streamy. Po takiej transformacji, która już jest operacją już troszeczkę taką destruktywną dla danych, bo muszę skasować stary stream, w systemie nagle mam dwa obiekty, które mogą potencjalnie w przyszłości być wydzielone do całkowicie osobnych mikroserwisów. W poprzednim rozwiązaniu, kiedy z tego samego streamu wyciągam dwa osobne agregaty, może to nie być do końca możliwe. Czyli moje spektrum możliwości jest jeszcze poszerzone o kolejną metodę pod tytułem split stream, w której rozdzielamy jeden stream zdarzeń na dwa inne albo na trzy, w zależności od tego, ile rzeczy nam się połączyło przypadkiem. Ale czasem jest tak, że popełniliśmy jednak błąd w drugą stronę, czyli coś, co było, a powinno być podzielone, występuje razem. No, załóżmy, że zrobiliśmy ten błąd odwrotny, że rozdzieliliśmy właścicielstwo naszego walletu od faktycznego licznika, ale jednak pojawiła się jakaś reguła biznesowa, albo wcześniej jej nie zauważyliśmy, która łączy te rzeczy z razem. Więc co mógłbym zrobić? Znów, w zależności od kontekstu, w zależności od ilości czasu, mogę zastosować dwie techniki. Mógłbym tak naprawdę spowodować, aby nasz agregat, to troszeczkę to takie być może kontrowersyjne, powstawał z odczytu dwóch streamów, o ile oczywiście jestem w stanie je odczytać transakcyjnie. Odczytuję jeden stream, drugi, łączę to wszystko w pamięci, tworząc agregat i to ten agregat już powstały z połączenia dwóch streamów będzie kontrolował reguły biznesowe. Natomiast jeżeli mam więcej czasu i strategia two streams, one aggregate jest dla mnie niewystarczająca, mogę pójść troszeczkę dalej. To znaczy mogę te nasze streamy znowu w transformacji destruktywnej dla danych połączyć w jeden stream, dysponując tak naprawdę nowym streamem, który jest już właściwie dopasowany do tego, co będzie na warstwie aplikacji, po czym te streamy, z których tak naprawdę, tych bazowych, z których budowałem ten nowy, być może one nie są już do końca potrzebne, więc ja po prostu skasuję zaraz danych. W zależności od tego, ile czasu mam, mogę pójść jedną lub drugą techniką, a mogę być może na początku zrobić jeden krok, a w przyszłości, kiedy będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, dokonać tej finalnej transformacji i pozbyć się troszeczkę nadmiarowych danych z bazy danych. Będzie i software, i baza danych bardziej dopasowana do realiów. Taktykę można by nazwać jako join streams. I co to pokazuje?
że oczywiście to nie wyczerpuje całkowicie jakby w ogóle możliwości. Wydaje mi się, że tylko je tylko powiedziałbym tak hasłowo tutaj tylko wyłuskałem. Pokazuje to, jak dużo możliwości tak naprawdę mamy i jak dużo zależy od kontekstu. W zależności od tego, w jakim określonym problemie się znalazłem, czy zmiana w systemie zdarzeniowym, które muszę wprowadzić, jest adytywna, czy zmiana jest destrukcyjna, to mogę wybrać jedną z tych technik, no i spróbować tak naprawdę ją wprowadzić, zobaczyć, jak mój system na to zareaguje. Ale to zależy od kontekstu. Natomiast to oczywiście rozwiązuje problemy, powiedziałbym, bardzo niskopoziomowe. To znaczy, mam jakiś, nie wiem, może RIT-model, mam jakiś agregat, który jest tym twórcą lub konsumerem tych zdarzeń, i na tym poziomie aplikuję te techniki. Natomiast oczywiście może być tak, że w moim systemie, który jest na przykład systemem troszkę bardziej złożonym, występują na przykład klasy reprezentujące procesy biznesowe, SAG i proces menedżery, coś, co skupia być może i koordynuje, orkiestruje zmiany w połowie systemu, na przykład w 10 agregatach, na przykład przez pół roku. No i co tu się może zmienić? Sam proces biznesowy może ulec zmianie, albo nasze rozumienie poskładanych w nich danych. No i okazuje się tak naprawdę, że nawet tutaj trzeba by się bardzo dobrze zastanowić, dlaczego i w jaki sposób ja chcę to zmienić. Wyobraźmy sobie proces, na przykład obsługi zamówienia, który powstał, no, na przykład 5 sekund temu i będzie obsługiwany przez aplikację przez najbliższe 24 godziny. Natomiast my za 15 minut chcemy wprowadzić na produkcję zmianę. No i pytanie, do czego ta zmiana powinna właściwie się odnosić? Czy powinna obsługiwać nowe instancje procesów biznesowych, które powstaną po wprowadzeniu tego godu na produkcję, czy też powinny być już modyfikowane rzeczy, które aktualnie są tą instancją klasy obsługiwane? Tutaj muszę sobie zadać pytanie, czy zmiana, którą chcę zrobić, jest OK też dla biznesu? Czy bo być może będę musiał dysponować dwoma wersjami całkowicie równoległymi, aby zapewnić spójność, no, wyglądu procesu biznesowego i rządzących nich reguł na podstawie troszeczkę większego slotu czasu. Pytanie, w jakim projekcie ja się właściwie znajduję? A może mi wystarczy tak naprawdę prosty upcasting danych do takiego procesu, bo zazwyczaj za takim procesem biznesowym, który jest troszeczkę dłuższy niż jeden request, w sensie jedna reakcja na zachodzące w systemie zdarzenie, to być może mogę sobie pozwolić tak naprawdę na zmianę wyglądu tych danych, a z zachowaniem tak naprawdę jednej instancji tutaj klasy procesu biznesowego, w zależności co się zmienia. Oczywiście może się tak naprawdę struktura obiektu, już taki chyba finalny przypadek, jaki może wystąpić, struktura obiektu może być taka sama, wygląd procesu biznesowego może być tak, ale inne może być zachowanie obiektów biorących udział w poszczególnych akcjach przy zachowaniu struktury. I tutaj też musiałbym się zastanowić, to w jaki sposób właściwie chciałbym obsługiwać zmianę zachowania moich obiektów. Uzależnianie się wszędzie od kontekstu czasu, że do tego momentu, do jakiejś konkretnej daty, ta metoda działa tak, jest w kodzie, jest to wyrażone po prostu ifem, uzależnionym od daty systemowej, no jest rozwiązaniem, powiedziałbym, bardzo mocno średnim. Na koniec taki kod może być bardzo mocno nieczytelny. I być może lepszym rozwiązaniem byłoby wyłuskiwanie właśnie tych zmieniających się zachowań do jakichś osobnych obiektów, do osobnych klas implementujących te konkretne zachowania i ich następne wstrzykiwanie, na przykład do naszych agregatów, na przykład do naszych polityk, do naszych biznes procesów i proces menedżerów, w uzależnieniu od jakiejś informacji, która w tych zdarzeniach gdzieś tam pod spodem będzie, która będzie przechowywana gdzieś tam w tych obiektach reprezentujących stan. I słuchajcie, i to nas jeszcze tylko prowadzi w sumie do takiego spostrzeżenia, że to nie ma prostej drogi. Można oczywiście dużo rzeczy zrobić przed tym, zanim taki kod powstanie zdarzeniowy, bo w mojej ocenie modyfikacja systemu zdarzeniowego, zwłaszcza rozproszonego, jest zadaniem naprawdę karkołomnym. Zmiana stanu w bazie danych to jest relatywnie jeszcze nieduży challenge, ale cała komunikacja w systemie i z innymi usługami, która także może być eventowa, powoduje, że zmiana, którą chcemy często wprowadzić, no, zaczyna dotykać bardzo dużą część systemu. I co wydaje mi się jeszcze bardziej podkreśla tą potrzebę prawidłowego zakreślenia scope'u, prawidłowego zakreślenia granic pomiędzy poszczególnymi fragmentami naszego programowania i bardzo dobrego oszacowania i określenia interfejsów łączących poszczególne części, czyli tak naprawdę znalezienia tego języka komunikacji i sposobów integracji naszych fragmentów aplikacji, zanim powstanie pierwsza linia, bo wtedy troszeczkę już będzie za późno. I słuchajcie, jakby z mojej strony to wszystko. Myślę, że mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc jeżeli tutaj urodziły się jakieś pytania dotyczące tego, to chyba możemy jeszcze chwilę porozmawiać.
Ej, wielkie dzięki Mariusz za super wykład. Tutaj Andrzej Krzywda na czacie skomentował, że dość nietypową techniką na wyeliminowanie wersjonowania eventów to command sourcing zamiast event sourcingu. Wtedy wersjonowanie komandów będzie potrzebne, ale to raczej się rzadziej zmienia. Masz jakieś doświadczenie z taką techniką? Tutaj mogę nawiązać do rozmowy, jaką mieliśmy jakiś czas temu z Łukaszem Szydło, właśnie o event sourcingu. Jeżeli zdarzenie opisuje tylko i wyłącznie sam fakt zaistnienia zmiany, gdzie mogę to odbierać jako coś, co mi pozwoli potem no, zmienić na przykład jakąś reprezentację tego obiektu wewnątrz, to mogę się naciąć tak naprawdę na problem następującej natury. Ja nie wiem, na podstawie jakich danych to zdarzenie zostało wyzwolone i w jaki sposób będę w stanie zweryfikować, czy zmiana tego modelu pod spodem faktycznie doprowadza do takich samych wyników, skoro ja nie mam danych wejściowych. I wtedy tutaj to spojrzenie, ten command sourcing powoduje, że na pewno wiem, że chcę to przechować, żeby umieć to odtworzyć dokładnie w taki sam sposób na podstawie tych takich samych danych wejściowych, a przynajmniej żeby to umieć potem porównać. Więc samo przechowywanie wyników zmiany w zdarzeniu wydaje się z takiego punktu widzenia niewystarczające. Okej, to może być bardzo ciekawy wstęp do kolejnej dyskusji z Andrzejem. Natomiast wiem, że Andrzej tutaj ma pewnie jakby tam troszeczkę też inne rzeczy na myśli, także tak, myślę, że będziemy musieli sobie parę rzeczy wyjaśnić z Andrzejem przy naszym spotkaniu. Ja zadam jeszcze jedno pytanie tutaj, żeby zrobić wam trochę więcej przestrzeni czasowej przed wykładem tam na Hopinie, bo tam koledzy już czekają na ciebie w pokoju, ale jedno takie pytanie, wspomniałeś o zmianie procesów biznesowych, czy nie można po prostu zmieniać w takich sytuacjach, może masz jakiś przykład, jakiś case z życia wzięty, który by uzupełnił ten temat? No bo jakby z czym to się w ogóle tutaj wiąże, ta zmiana procesu biznesowego? Czasami jest tak, że ten proces biznesowy to jest coś, co faktycznie trwa długo. To może trwać, no tutaj użyłem tego przykładu z usługą zamówienia czy czegoś, co może być relatywnie faktycznie dosyć krótkie i samo wprowadzenie tego na produkcję może nie być problematyczne, ale tutaj sięgnijmy do jakiegoś innego warszawskiego projektu, gdzie, tylko bez nazwy oczywiście, gdzie proces biznesowy żyje 5 lat. I proces biznesowy został uruchomiony na podstawie kontraktu uzgodnionego w wielkich bojach po długich negocjacjach z klientem. I teraz platforma przez 5 lat ma obsługiwać pewien proces biznesowy, on jest naprawdę tak długotrwały, względem tych dokładnych opisów według no, dokumentu umowy. No i teraz ja nie mogę tego zmienić, ponieważ jeżeli ja zmienię implementację, zmienię działanie tego procesu, no to po prostu ktoś może na końcu zarządzać na przykład odszkodowania. No i w tym wypadku no faktycznie, tutaj od razu wchodzę troszeczkę w takie myślenie, że w sumie to może nasza umowa, z której ten proces biznesowy został gdzieś tam zinstancjonowany, jest taką, powiedziałbym, specyfikacją, a to, co my z tej umowy zinstancjonowaliśmy, jest taką właśnie naszą instancją i o ile mogę zmienić specyfikację, to tej instancji wolałbym nie dotykać, bo ona rządzi się jakimiś swoimi prawami. I faktycznie to jakby popatrzenie właśnie na ten archetyp, instancja, specyfikacja powoduje, że jestem w stanie zobaczyć w świecie no, troszeczkę bardziej zaawansowane przypadki. No i tutaj taki właśnie, wyobraźmy sobie na przykład już tak sprowadzając to wszystko do jakichś naprawdę konkretnych przypadków, proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Jako przykład właśnie procesu długotrwałego, który na pewno nie składa się z jednego wywołania, z jednej usługi, tylko będzie składał się także z szeregu akcji wykonywanych w świecie rzeczywistym, których wyniki będą raportowane do klienta i do systemu, ale sposób, w jaki ta szkoda jest obsługiwana i jak i dlaczego, no to są te reguły, na które się na przykład umówiliśmy 4 lata temu, podpisując umowę ubezpieczeniową, z której teraz ten wniosek na przykład, czy ta szkoda będzie gdzieś tam likwidowana. To jest taki przykład, który myślę, że powinien dać troszeczkę do myślenia. Jasne. A on wynika tak naprawdę z jakiejś umowy, którą ktoś zawarł na papierze. Okej. Okay. A skoro takie zmiany czasami właśnie mogą boleć, to co byś doradził, jakieś sposoby na to, żeby uniknąć takich problemów? No to jakby chyba już tylko mogę się powtórzyć, nie? Jakby tutaj te wszystkie narzędzia, o których rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, czyli Event Storming, Domain Driven, to tam bym wolał tutaj to odrobić tę lekcję i zobaczyć, czy co tu się może zmienić. I faktycznie czasami wolałbym na takiej sesji, czy to rozmowy z ekspertem, po prostu zadać parę pytań,
no w oparciu też o jakieś tam moje intuicje czy doświadczenia z innych projektów, żeby właśnie wyszukać te potencjalne miejsca, które to się może ewentualnie zmodyfikować, żeby przynajmniej być świadomym, że w tym miejscu ta zmiana może wystąpić. I te wszystkie takie wzorce, których możemy używać jeszcze niezależnie, jak Solid, jak Grasp, no to one w rzeczywistości mają nam troszeczkę też ułatwić przeżycie tej zmiany, więc tak jakbym miał to odpowiedzieć jednym zdaniem, to jest zrobić poprawnie robotę przed tym, zanim się siądzie do klawiatury. Jasne. Ta implementacja już była możliwie dobra. No i tak pewnie ulegnie modyfikacjom, bo się warunki biznesowe czy klient zmieni, no, ale przynajmniej jesteśmy w stanie tutaj troszeczkę to zminimalizować. Jasne. No problemów pewnie nie da się nigdy tak w 100% uniknąć, więc super, że poruszyłeś dzisiaj ten temat. Ja zachęcam, żeby zadawać jeszcze dalsze pytania Mariuszowi, ale proponuję przenieść tę dyskusję do sessions na Hopinie, bo podejrzewam, że tam może się ktoś jeszcze dołączyć z kamerką. Także wielkie dzięki, Mariusz. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dodatkowe do Mariusza, to pewnie znajdzie jeszcze dla nas chwilę i tam na sessions hopinowym się wdzwoni. Super. A tymczasem tutaj dzięki, na ścieżce zapraszamy na przerwę.